Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż nowościami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten makijaż. Jest to głównie marka Belle, ale od razu Wam powiem, że tutaj też nie pokażę Wam totalnie wszystkich nowości. I jeśli chodzi o makijaż Bella, to też zrobimy sobie po prostu makijaż jedną marką. Wtedy będę miała wszystkie kosmetyki tylko i wyłącznie z Bella. Tak więc może zacznijmy. Ja mogę mówić troszkę dziwnie z tego względu, że mam uczulenie na kurz. A to jest, wiecie, jestem w domu moim, nie w Toruniu, więc w domu rodzinnym tutaj jestem. A tu jednak jest sporo kurzu, bo to jest stary dom, więc ja dużo kicham i dużo smarkam. Nie nowość, ale zawsze jak jest zima i jeśli chodzi o tą porę roku, też taka wiosna, to właśnie najbardziej na tym cierpię, najmniej kicham w lecie. Ale tak to już jest. Zacznijmy sobie. Pierwsze, co użyję, to oczywiście będzie, to pisze, że tu jest upiększający krem BB. Ja mam numerek Ivory More Natural Skin. Pokażę. Tu Wam się odbija światło, więc ja zasłonię troszkę ręką. I to jest ten. Ja go kupiłam. On nie jest taki najnowszy, bo ja go kupiłam na początku marca, czyli gdzieś miesiąc temu. Nawet dalej troszeczkę. Bo dzisiaj mamy Wielkanoc. Wielkanocną niedzielę. Tak więc. Ale przynajmniej trafiłam z kolorem. To jest mój kolor. Myślę, zastanawiałam się nad tym ciemniejszym, bo były tylko dwa kolory w tej Biedronce w Toruniu. Ale postanowiłam wybrać ten. On jest w tubce i ma dobrą tą końcóweczkę. Dobrze mi się nią nakłada ogólnie na twarz. Ja rozprowadzam rękami, jak wiecie. Chciałam dla Was nagrywać tam w naturalnym świetle, ale tutaj mam toaletkę, więc niestety trzeba było zrobić tak, a nie inaczej. Wszystkie aktywności zostały przeniesione praktycznie do jednego pokoju. Czyli toaletka i biuro i studio nagrań, że tak się wyrażę. A więc mamy wszystko w jednym. Podkład dobrze kryje. Jestem zadowolona z tego krycia. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że mogłabym się przyłożyć bardziej. Jednak bądźmy szczerzy, siedzę w domu, a chcę Wam po prostu pokazać nowości. I chciałam dostać te jeszcze nowsze nowości, ale tutaj niestety w ogóle po pierwsze nie ma ich w gazetce. Po drugie, ja nie jeżdżę do sklepu, tylko mama raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie i nie widziała tych najnowszych nowości nigdzie, więc malujemy się nowościami okołomiesięcznymi albo nawet dalej, ale mimo wszystko. Co dalej? Dalej oczywiście korektor. Nie pamiętam, czy Wam go już pokazywałam, czy nie. To jest Eye and Face Full Cover Concealer. Ja mam oczywiście ten kolorek jaśniejszy 01 Lightning. Już Wam go pokazuję. No tak, prześwietleni jesteśmy. To jest ta seria z tą koroną. Ja tu się muszę doświetlać. Na szczęście mam lampę. Chociaż i tak myślałam i chyba się skuszę, ale to jak będę w Toruniu, na po prostu lepsze oświetlenie.
ale to mówię, muszę wrócić do Torunia i wszystko zobaczyć. Tutaj mogą być troszkę nagrania gorsze z tego względu, że jednak w Toruniu zostawiłam moją dużą kamerę. Chyba mówię, nie spodziewałam się, że ptaki słyszycie. Nie spodziewałam się, że aż tak dużo, tak długo to będzie trwało. Nie wiem, jakoś tak na początku w ogóle myślałam, że to zostanie w Chinach, a to jednak rozlazło się po świecie, bo w obecnej chwili możemy mówić ogólnie już o świecie. Więc tak, aha, i od razu Wam mogę powiedzieć, że ten korektor jest jednak ciężkawy. Musicie uważać, bo ja go wypróbowałam już i nie wiem, czy z Wami się nie malowałam, nie pamiętam. I on niestety lubi wchodzić w pory. Ja akurat mam tłustą skórę, ale już widzę, że no to nie jest taki fajny, jakbym chciała, to taka bardziej, jak potrzebujecie taką szpachelkę. Ja raczej bym obstawiała przy samym tym kremie BB. Wolałabym dołożyć gdzieniegdzie drugą warstwę, ale nie mówię, twarz ładnie wygląda rzeczywiście, normalnie Photoshop, ale no mówię, jest to jeden z tych ciężkich, takich bardziej mocniej kryjących, więc jeśli potrzebujecie, to ok, a jeśli wydaje mi się, że już Wam go pokazywałam. I musicie z nim szybko pracować, bo on dosyć szybko zastyga. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że on właśnie szybko zasycha i nie będzie miał. Będziecie potem mogli go rozetrzeć albo rozcieranie będzie utrudnione, więc pamiętajcie o tym. I nawet nie potrzebuję dzięki niemu żadnego więcej zakrywania tutaj niedoskonałości. I co? I teraz lecimy do oczu. Dobra, lecimy do oczu. Tu mi troszeczkę przygasło światło, ale to nic. Nadal mnie widzicie, mam drugie światło, jest dobrze. No tak, ten korektor widzę, on się zbiera jednak w załamaniach. Dobrze, że ja się nie przypudrowywuję. Tak więc, bo on już sam w sobie taki daje, taki jest mat mocny. Ale oczy. Oczy to jest, ogólnie to nie jest nowość w Belu, ale dla mnie jest to nowość. To jest ta Bel Eyeshadow Base Smoky. To jest Smoky, czy ona to jest 01 Moondust. O, ten z gwiazdką. To nie jest nowość, nowość. Jednak ja będę go używała pierwszy raz, bo go wcześniej nie miałam. A potrzebowałam jakąś bazę na powieki i na cienie. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Ona jest ciemna, bo jest do Smoky. A my dzisiaj nie będziemy robili smoki, ale jednak ogólnie zobaczę, jak ona się zachowuje i czy da się ją rozetrzeć ładnie. Tak, ale jak widzicie, jakbym się uparła, to w sumie bym mogła uznać to jako cień. Właśnie tą bazę, bo ona jest taka ciemna i nie jest lepiąca, szybko zastyga. Tu jak widzicie też
mówię, jak się ją rozetrze, to ona, jak się uprzecie, to może być cieniem. Teraz będę musiała tutaj wyczyścić sobie jednak dookoła oczu, bo nie sądziłam, że to będzie aż tak mocny efekt. Więc weźmiemy sobie trochę korektora. Teraz wyglądam, jakby mi ktoś oczy podbił, a to nie o to chodzi. Okej. Mam brudne ręce, ale damy radę. Mówię, to nie jest idealny makijaż. Nie o to przecież chodzi. Ale powiem wam, że dosyć ładnie się go zakrywa. Wy tak naprawdę nie widzicie zbyt mocno tych moich niedociągnięć. A ja też wyjątkowo się dla was maluję, bo normalnie na co dzień tutaj w domu się nie maluję. Tak więc... Nawet, wiecie... Nie odczuwam potrzeby, bo nie wychodzę nigdzie. A nie wychodzę już od jakichś 4 tygodni. Tak więc naprawdę nie odczuwam potrzeby. Ja się nie nudzę sama ze sobą. Mam dużo zajęć na studiach. Więc naprawdę mam co robić. A na dodatek też robię tam jakieś swoje rzeczy, które bym chciała. Jakieś moje projekty. Staram się wam teraz regularnie co tydzień wrzucać filmiki. W domu rodzinnym nie mam niestety aż tak dużo wolnego czasu, jakbym chciała i jakbym miała w Toruniu, jakbym siedziała sama w bloku z kotem. Więc musicie mi to wybaczyć, że nie wrzucam więcej i częściej. Ale mówię, szpachla jest bardzo mocna, jeśli mówimy o tym korektorze. Więc tak, tutaj sobie postawimy tu. Jedziemy teraz. To jest Belle, oczywiście to jest eyeliner, spokojnie, ja wiem. To jest Belle Romantic Glitter Eyeliner. Brokatowy eyeliner. Numerek Romantic Glitter Eyeliner 01 Pink Love. To jest ten. I nałożymy sobie w wewnętrznym kąciku. Użyjemy go jako cienia. Zobaczymy, jak się sprawdzi jako cień. Bo właśnie taki był mój zamiar, żeby go użyć jako cienia. Ale wiem, że całkiem nieźle mu to idzie, bycie cieniem. Ja go oczywiście palcem nie zamierzam wklepywać. Tylko pędzelkiem. Może wy mocno tego nie widzicie, ja to widzę lepiej tutaj u siebie w lustrze. Ale mam tutaj taki płaski pędzelek, właśnie domowy, ja się śmieję. I nim wklepię sobie eyeliner, żeby nie było żadnych mocnych odcięć. Tylko żebym się tutaj ładnie błyszczało po jednej i po drugiej stronie. Bo wiecie, jak robimy linerem, to jednak są te takie kreski, a jak rozblendujemy to właśnie pędzelkiem, to nam się robi ładnie. Powiem wam, że
fajny jest ten liner. Wiadomo, jako liner będzie on lepszy, ale tutaj mam ochotę na coś innego. Tu mam dwa eyelinery czarne z. I mam tutaj 03 Burgundy Glitter i 02 Navy Blue Glitter. To są dwa. I co? I po prostu sobie nałożymy jeden i drugi, ponieważ mam tu jeszcze brokat. Dzisiejszy makijaż jest zupełnie od czapy. Po prostu to jest prezentacja nowości. Ale ten tutaj mamy taki... No tamte miałam pędzelek, a tu mamy taką gąbeczkę. Zobaczymy jak w tym Burgundy, bo tam to było Navy Blue. I w Burgundy też mamy taki. Więc w Burgundy... Burgundy sobie nałożymy na powiekę. I rozblendujemy też zaraz pędzelkiem. A z tamtego zrobimy sobie po prostu linera. A to jak się bawić, to się bawi. Zbiorę ten sam pędzelek w drugą stronę po prostu. I jak widzicie, ładnie to rozblenduję. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie będę robiła dolnej powieki. Średnio mi to wyszło. Dosyć szybko zasycha. No. Bardzo szybko ten liner ciemny zasycha, ale to nic. Zaraz pójdziemy to zmyć. Serio, ja to naprawdę. Ale tak, zmaganie mu dalsze. Zrobię jak zrobię. Nie musi być najpiękniejszy na świecie. Nawet nie użyję dzisiaj tych tuszu. Mam nadzieję, że mi to zobaczycie. Wyszła mi tu jakaś plama w ogóle na oku. Tak więc ten jasny eyeliner jak najbardziej można używać jako cienia, a tych ciemnych jako po prostu linerów. Nic więcej. Wiadomo, ja to zaraz uratuję. Mam tu glitter, ale mam ciemne włosy. Ciemne oczy. I tutaj 02 Navy Blue Glitter. Wy tu mało widzicie pewnie. O, tu mi wyszła plama. Tu mi wyszło ok. O, trudno się mówi, żyje się dalej. Dzisiaj się ze mnie trzeba pośmieniać. Ten makijaż mi nie wyjdzie za najlepiej, ale mniejsza z tym. Jeszcze sobie walnę krzywo kreskę, no bo po co prosto, po cholerę. To oko mi dzisiaj, to oko mi wybitnie dzisiaj nie idzie. To jest okej, okay, ale tamto to jest jakiś koszmar. Dobra, nic z tym więcej nie zrobię. Dla was wyglądam całkiem nieźle, bo się widzę w poglądzie, natomiast jak się patrzę w lusterko, to wyglądam koszmarnie. Tak więc... O to chodzi. Musi mi chwilę wyschnąć ten glitter. I dlatego zrobimy sobie konturowanie. Hura. To jest contour stick. More Sculpt Bell z Red and Sculpt Master. Ta-da. Ding. Ja sobie wezmę gąbeczkę. Gdzieś tu mam. Mam schowaną. Doskonale wiecie, ja nie używam gąbeczek, ale dzisiaj czemu nie? Ładny kolorek. Ja dzisiaj pójdę i tu ten makijaż zmyję, bo on nie jest wyjściowy, ale ja chcę zobaczyć, jak jeszcze tych produktów nie próbowałam ani podkładu, ani tego do konturowania, ale powiem wam, że się fajnie rozciera.
Dobrze się rozciera. To jak najbardziej mogę Wam polecić. I podkład, i ten stick do konturowania, one są z tej serii najnowszej, która powinna być w biedrze jeszcze spokojnie. Bo te z koroną, to nie wiem, to chyba zależy od biedry. Natomiast to... A powiem Wam, że są bardzo ładnie. Rozciera i ten kolorek jest bardzo fajny, taki neutralny, tak więc mówię, dzisiaj nie wyjdzie mi super makijaż, od razu Was uświadamiam. To może wyjść koszmar, ale bawmy się. Teraz najlepszy glitter primer, jaki miałam, to jest ten z Bella, ten właśnie z serii z koroną, ale jest najlepszy. Jest po prostu mega. I go nałożę ciach. I ciach. I go wklepię palcem. I tu, gdzie nam w sumie nie wyszło za bardzo, nałożymy glitter. Glitter jest w ogóle zielony, więc... How fun. Pójdę zmyć i nie będę odczuwała jakichś większych wyrzutów. To jest wspaniały. O, Wam pokażę. Glitter, puszkę otworzyłam. To jest Glitter Refreshing Green z Donegala 3503/7. I ja tylko sobie zamawiałam właśnie ostatnio z tej nowej strony makeup.pl. Jest świetny. I mi uratuje tak naprawdę te oczy, które mi tak średnio wyszły. Błyszczy się. Jeszcze walniemy sobie usta matką z Avonu, której jeszcze w ogóle nie używam. Nie, raz chyba używałam. Nie, nie, sorry, wcale nie używam. Bardzo ładnie się przykleja na tą bazę ten glitter i o kurczę, powiem Wam, że w 100% Wam polecam ten glitter. On się tak pięknie mieni. O mój Boże, normalnie jak ruszycie powieką, to wszystko się skrzy, zresztą chyba to widzicie. No to jest piękne. Tak, jeszcze to ja lubię. Jest jeszcze różowy i coś czuję, że go też zapomnę. Bo naprawdę mega podoba mi się ten glitter. Nie sądziłam, że będzie aż taki dobry. I na pędzelku prawie nic nie zostało, co jest bardzo dobrym wynikiem. Że wszystko, co nabrałam, się przykleiło i uratowało trochę makijaż. Chociaż tak mogło być lepiej. Wierzcie mi. I uwaga, uwaga, ostatnia rzecz. Pomadka. Matka to jest ta z Avon. To jest ta najnowsza pomadka. Ja mam odcinek Crave. To jest ta, widzicie, taka i w kolorku świetnym. Jest bardzo dobra podobno do obrysowywania ust. Więc jedziemy. Ładnie pachnie. Zamówiłam sobie też odcinek Legend. Ona jest oczywiście matowa. Jestem ciekawa, Legend. Powiem Wam, że jakby kolorki w katalogu są troszkę przekłamane. Ja nigdy nie wiem, jak to dokładnie wyjdzie. Zresztą powiem Wam, że... No nie, w kamerze prawie identycznie wygląda. Nieźle, chociaż mogłoby być lepiej. Nie będę więcej poprawiać, bo wyjdzie jeszcze gorzej. Znając moje zdolności. Ale tak.
Prawda jest taka, że mogę Wam polecić wszystkie nowości, oprócz właśnie, znaczy chyba, że szukacie takiej prawdziwej szpachelki. To ten właśnie Eyed and Face Full Cover, to on jest taką szpachlą, która mi do końca nie pasuje, ponieważ jednak zbieram się tutaj w zmarszczkach na dolnej powiece i jej nie malowałam dzisiaj. Natomiast całą resztę Wam polecam, bo tak, szminka jest świetnie napigmentowana. Pewnie robi niam. Robi. Więc to nie jest szminka kuloodporna. Jak szukacie matowej pomadki kuloodpornej, to ja po prostu polecam Wam z L'Oreala te macarons albo chocolates. One są świetne. I ja je na maksa polecam. Ta też jest fajna. Będę używała. Zobaczmy, jak wyjdzie mi drugie. Już jest mniejsze. Więc może po prostu trzeba zrobić parę razy buzi w chusteczkę i będzie ok. Ja to zaraz pójdę zmyć. Bo tej drugiej prawie, no mówię, ten pierwszy jest mocny, ten drugi jest słabszy. Więc nie jest źle. Podkład super. Naprawdę, jeśli chodzi o podkład, polecam. Mega polecam. Jeśli chodzi o stick do konturowania, polecam. Naprawdę. I jeśli chodzi o linery, no to wszystkie są super. Jeśli je dostaniecie, to tak. Bardzo fajnie. Mówię Wam. A jeśli chodzi o bazę, no to też polecam, bo się dobrze mi z nią pracowało. Dobrze się do niej rzeczy przyklejały i mówię, jak się uprzecie, to spokojnie możecie tą i tym linerem wyczarować sobie smoki bez większych problemów. Pomadka jest spoko. I no wiadomo, glitter primer, jak już Wam zachwalałam, bo już go używałam no dosyć dawno, bo mamy kwiecień, a ja go miałam już w grudniu, więc polecam. Naprawdę, chyba większość baz Bella do oczu polecam. No i jeśli się zastanawiacie nad glitterem, ten co sobie ostatnio, co robiłam haul z makeup.pl, jest genialny. Po prostu nie mogę oderwać oczu od swoich oczu. Naprawdę, to jest też naprawiacz makijażu. On mega naprawia jak gdzieś coś i ją nałożycie, to jest coś pięknego. Ja nie mogę się doczekać różu. Róż by mi tu bardziej pasował. Jednak mówię, to jest taki makijaż dla rozrywki, żeby Wam pokazać nowości. Jak zwykle wiecie mi długi, bo ja takie długie robię filmy. Wybaczcie. Ale jest naprawdę super. Nie malowałam rzęs, nie malowałam brwi, nie nakładałam innych tutaj kosmetyków, tylko te, które Wam pokazałam. Niczego więcej tu nie używałam. To może nie jest najlepszy makijaż na świecie, bo naprawdę mogłoby być lepiej i mogłam się postarać lepiej. Ale i tak jest naprawdę nieźle. Chciałam popróbować nowości, które przypadły mi naprawdę do gustu. Więc tak, tracimy ostrość, ją zyskujemy. Ja może wyglądam trochę dziwnie, jak tak robię, ale musiałam tak, o. Ja chcę, żebyście mnie widzieli, więc ja muszę do Was w ten sposób przybliżyć, jak nad moją lusterką. Dlatego tak, potem jestem chomiczek. No, tak, więc na pewno bardziej się postaram, jeśli będę robiła makijaż jedną marką i będzie to Belle. Totalnie w całości, ale wtedy sobie też użyjemy innego zupełnie korektora. To od razu Wam mogę powiedzieć. O, mam tu zegarek. Jest równo 12. O nie, pipka. Jest równo 12. Ja już tutaj się przygotowywuję Wam do następnego makijażu, bo chcę go nagrać następnego dnia. Bo ten dzisiejszy zmywam. Ten dzisiejszy zmywam. Na pewno będę dalej Wam nagrywała jakieś filmiki. Możliwe, że części będą to albo pogadanki, albo właśnie makijaże. Z tego względu, że nie mam jakoś super dużo zakupów. Chyba jeszcze jeden haul mi dla Was został. Więc zobaczymy. Zobaczymy też może dwa haule. Zobaczymy. Po prostu powiem, że nie wiem, ale jeden na pewno, bo mam już nagrany. Muszę go tylko złożyć. Ale chciałam Wam w poranek wielkanocny
poniedziałkowy, bo w poniedziałek, czyli jutro, wrzucić właśnie ten filmik z makijażem. On się długo będzie wrzucał, więc nie wiem, o której godzinie się pojawi, ale chcę go koniecznie wrzucić w poniedziałek. Więc tak, większe rzeczy polecam. Mówię, tylko ten korektor to już, jak wolicie, on jest dosyć mocną szpachelką, więc dla mnie średnio, jeśli chodzi pod oczami. Na całą resztę twarzy w sumie ok, może być, chociaż wolę kremy BB, CC, DD i tak dalej. Natomiast, no mówię, przynajmniej jak użyłam tego korektora, to nie musiałam już używać tego takiego punktowego, który zapewne jutro użyję. Chociaż i tak mi się nieźle cera wygoiła i też na temat tego zrobię Wam oczywiście filmik. Teraz idę się zmyć, bo wyglądam po prostu bardzo zabawnie. Wiecie, może jakbym wychodziła gdzieś na Sylwestra, to pewnie bym tak wyszła, bo to jest bardzo mocny makijaż. Ale mamy 12. Nie. Poza tym nie ma sensu chodzić w makijażu, kiedy nie muszę. Nagrywam specjalnie dla Was. A na co dzień totalnie nie noszę makijażu, nie czuję potrzeby. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I cóż, do zobaczenia w następnym. Pa, pa!